Szanowni Państwo, 31 marca zarówno w całej Polsce, jak i w całej Koszalinie zastrajkują nauczycielki, zastrajkują nauczyciele, zastrajkują pracownicy i pracownice oświaty. Ten strajk jest w obronie dzieci, ten strajk jest w obronie ich prawa do poczucia bezpieczeństwa, ich prawa do spokojnych warunków nauki. Ten strajk to bardzo ważna lekcja, którą dadzą nam 31 marca wszyscy nauczyciele. To jest lekcja obywatelskiej aktywności, to jest lekcja oporu przed nierozsądnymi pomysłami władzy, to wreszcie jest lekcja aktywności obywatelskiej, takiego pokazania, że ludzie mają prawo wyrażać swoje zdanie. To jest również lekcja solidarności i troski, ponieważ w tym strajku 31 marca wezmą udział nie tylko te placówki, których bezpośrednio dotyczy deforma edukacji, szkodliwa deforma edukacji forsowana przez PiS, ale również te placówki, które nie odczują tak bardzo bezpośrednio tych skutków. To pokazuje, że nauczyciele dbają o siebie, że nauczyciele są za siebie odpowiedzialni i że są ze sobą solidarni. Jako partia Razem od początku konsekwentnie ten protest wspieramy. 31 marca w całej Polsce organizujemy pikiety, na których będziemy informować, po co jest ten strajk, oraz wzywać do solidarności z nauczycielkami i nauczycielami. Taka pikieta odbędzie się również w Koszalinie. 31 marca w piątek o godzinie 15:30 zapraszamy tutaj pod delegaturę Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, gdzie wspólnie z nauczycielkami, gdzie wspólnie z nauczycielami, gdzie wspólnie z tymi wszystkimi, którym leży na sercu dobro polskiej oświaty, raz jeszcze wyrazimy sprzeciw wobec deformy edukacji. Szanowni Państwo, mamy jeszcze jedną bardzo ważną informację dla wszystkich rodziców dzieci do 8 roku życia. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy, każdy ma prawo wziąć w tym dniu wolne od pracy. Pracodawca musi tylko dostać informację, że z przyczyn niezależnych od rodzica zostało zamknięte przedszkole albo szkoła i musi uznać takie zwolnienie z pracy. Na stronie strajkszkolny.pl można znaleźć wzory pism, które warto złożyć do pracodawcy i w tym dniu można zostać z dzieckiem, można zapewnić mu opiekę. Apelujemy raz jeszcze o to, aby 31 marca w piątek, w dniu strajku szkolnego, wyrazić solidarność z nauczycielkami i z nauczycielami, którzy protestują w bardzo potrzebnej i w bardzo słusznej sprawie. Apelujemy do rodziców o wyrozumiałość w tym dniu, o wyrozumiałość z powodu problemów, które będą miały, i o solidarność z nauczycielkami i nauczycielami. Ten strajk jest również w waszej sprawie. Ten strajk jest po to, żebyście się nie musieli bać o to, co się wydarzy 1 września, żebyście się nie musieli martwić o to, jak będzie wyglądała edukacja waszych dzieci. Apelujemy również do nauczycielek i nauczycieli, którzy nie będą protestować 31 marca z różnych przyczyn, bo na przykład zabrakło paru głosów, żeby ten strajk się w ich placówce odbył. Przyjdźcie pod Urząd Wojewódzki, przyjdźcie i pokażcie, że stoicie po stronie nauczycieli, że stoicie po stronie rodziców, że stoicie po stronie dzieci, że ważne dla was jest to, jak będzie wyglądać ta edukacja. Pokażmy, jeszcze raz apeluję, solidarność, pokażmy współodpowiedzialność za to, co się dzieje, i zaprotestujmy tego 31 marca o 15:30 pod Urzędem Wojewódzkim w Koszalinie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nauczyciele i pracownicy oświaty 31 marca staną przed ogromnym wyzwaniem, nie tylko wyzwaniem obywatelskim i społecznym, ale przede wszystkim przed ogromnym wyzwaniem zawodowym. Fakt, że do strajku 31 marca dojdzie, był, że tak powiem, dla naszej grupy zawodowej bardzo trudny. Niemniej jednak podjęliśmy taką decyzję. Chciałabym zapewnić wszystkich, że strajk jest zgodny z literą prawa, ponieważ dzisiaj od samego rana urywają się telefony, zaczynają się jakieś dziwne próby zastraszania niektórych pracowników jeszcze przed strajkiem. W związku z tym informuję i proszę o przekazanie, że strajk na terenie miasta Koszalina, jak również na terenie całej Polski, jest w
pełni legalny. Nie ma tu żadnych przeciwwskazań do tego, aby pracownicy mogli tego dnia zastrajkować pod warunkiem, że w placówce oświatowo-wychowawczej, w szkole czy w przedszkolu faktycznie w wyniku referendum, w referendum wzięło udział przeszło 50% pracowników, którzy opowiedzieli się za strajkiem. W dniu 31, tak jak powiedziałam, będziemy powstrzymywać się od pracy zawodowej. Szanowni Państwo, do tej pory obserwowaliśmy górników, pielęgniarki, lekarzy. Z zazdrością patrzyliśmy, jak te grupy zawodowe potrafią o swoje prawa wywalczyć. Zawsze mówiono nam, że nauczyciel, etos nauczyciela jest to taka profesja, że nie należy tu strajkować, wychodzić na ulicę, czy też w ten sposób walczyć, że trzeba rozmawiać. My wyczerpaliśmy już wszelkie formy dozwolone w prawie. Konsultowaliśmy, staraliśmy się rozmawiać, wskazywać na ogrom niebezpieczeństw, jakie wynikają zarówno z reformy, jak i również z innych różnych pomysłów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głos Związku Nauczycielstwa Polskiego, największego związku w Polsce, liczącego prawie 300 tysięcy osób, niestety nie został do tej pory wysłuchany. W związku z tym, tak jak powiedziałam, mamy ogromne zadanie zawodowe i obywatelskie, aby 31 stanąć, aby szkoły, placówki oświatowe oraz przedszkola nie pracowały. Szanowni Państwo, w Koszalinie taką wolę wyraziło, już kilkukrotnie mówiłam, 28 placówek. Część spośród nich będzie nas wspierać w zupełnie inny sposób, oplakatowując się, jak również prowadząc rzetelną kampanię informacyjną, na co liczymy. Tutaj za moim kolegą Jackiem chciałabym poprosić i zaapelować do rodziców. Ogromna prośba, zatrzymajcie Państwo dzieci w domach, ponieważ w niektórych przedszkolach również będzie problem z wydaniem posiłku. Mamy przedszkola, gdzie będzie strajkować również cała kuchnia. Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym dniu będzie to problem dla niektórych rodziców, ale to, o czym mówił tutaj właśnie pan Wezgraj, jest możliwość, aby dziecko zatrzymać, jak również, żeby rodzic pozostał w domu. Liczymy tu na Państwa wsparcie, jak również ufamy, że zdecydowana większość, patrząc na środowiska, które wspierają naszą inicjatywę, zdecydowana większość rodziców, pracowników oświaty, samorządowców zdaje sobie sprawę z ogromnych konsekwencji, jakie pociąga za sobą zarówno reforma edukacji, jak i to wszystko, co się w tej chwili dzieje w oświacie. Szanowni Państwo, my jednak 31 będziemy stawać przede wszystkim w obronie naszych miejsc pracy oraz naszej płacy. Liczymy na to, że Państwo nas również w tym wspomogą. Dziękuję serdecznie. Proszę o zabranie głosu pan Jan. Dzień dobry Państwu. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie, jak pisał Frycz Modrzewski w swoim dziele o poprawie Rzeczpospolitej. Dlatego Platforma Obywatelska poparła i popiera ten protest nauczycieli. Popiera dlatego, że jesteśmy przeciwko demolowaniu polskiej oświaty. Cieszę się bardzo, że wszystkie środowiska się zjednoczyły właśnie w obronie polskiej oświaty. Zbieraliśmy podpisy we wszystkich miejscach, gdzie tylko się dało, w Koszalinie i nie tylko, i w całej Polsce. Platforma Obywatelska murem stanęła przeciwko właśnie złym praktykom, złym zmianom w polskiej oświacie. I za Państwa pośrednictwem proszę nie tylko członków i sympatyków Platformy Obywatelskiej, ale wszystkie osoby, którym leży na sercu właśnie to dobre chowanie młodzieży, aby przyszły tutaj z Koszalina, aby przyszły w piątek o godzinie 15:30 tu w to miejsce przed Urząd Wojewódzki, żeby wyrazić swoje wsparcie dla nauczycieli, którzy muszą strajkować w swoich budynkach zgodnie z ustawą o i prawem, jakie mamy, zresztą nasze, to strajkowanie jest świętym prawem obywatelskim i próby zastraszania nauczycieli, próby mówienia, że jest to nielegalne, że będą jakieś nie wiadomo jakie konsekwencje, to jest to sianie zła, sianie niepokoju wśród nauczycieli. Nieprawda. Konstytucja gwarantuje nam prawo do strajku i o to walczyły pokolenia w latach wcześniejszych, żebyśmy dzisiaj mogli strajkować. A my przyjdźmy właśnie tutaj przed Urząd Wojewódzki, żeby pokazać nauczycielom, że ich popieramy. Że popieramy sprzeciw przeciwko niszczeniu polskiej oświaty. Piątek, godzina 15:30, spotykamy się tutaj. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest przeciwko reformom.
My doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że oświata wymaga reformowania, ponieważ mamy przygotować uczniów, potem dorosłych ludzi, obywateli do życia, pracowania i bycia świadomymi uczestnikami i członkami współczesnego i nowoczesnego społeczeństwa. Dlatego też jesteśmy za reformami, ale za mądrymi reformami. Ta reforma, którą nam tutaj zaproponowano, nie jest taka, z bardzo różnych względów. Przede wszystkim jest to reforma, która będzie skutkowała bezrobociem wśród nauczycieli, a także pracowników oświaty. Temu chcemy zapobiec. Nie ma sensu tylu ludzi poświęcić po to, żeby dokonać zmian, które naprawdę nic nowego nie wniosą, ponieważ nikt nie obiecał nam i nie zapewnił, że ten nowy system oświaty będzie lepszy niż ten, który mamy obecnie. Nawet jeśli się przyjrzymy siatkom godzin i programom nauczania, które się proponuje, okazuje się, że wcale to, co się postuluje od lat, czyli społeczeństwo oparte na wiedzy, nie będzie tutaj zrealizowane, dlatego że jeśli w siatkach godzin liceum na przykład proponuje się drastyczne zwiększenie godzin historii kosztem przedmiotów właśnie tych związanych z naukami przyrodniczymi, czyli biologia, chemia, historia, geografia, to można sobie wyobrazić, jaki będzie absolwent takiego liceum. Szczególnie jest ta reforma szkodliwa i dotkliwa dla uczniów szkół podstawowych, których jest około 2 milionów, którzy dostają puszcza takie oczko do tych uczniów, to znaczy tak naprawdę nie jest ważne, co się dzieje w tej szkole, tak naprawdę nie jest ważne, czego wy się uczycie, dlatego że ich podstawa programowa nagle w środku edukacji zmienia się. Nigdy do tej pory tak jeszcze nie było, żeby ufundowano uczniom zmiany w trakcie cyklu kształcenia. To była zawsze święta zasada, że tego się nie zmieniało i nie naruszało. Dzisiaj okazuje się, że można w trakcie zabawy zmienić jej zasady i jeszcze się to reklamuje jako dobrą zmianę. My dlatego jesteśmy przeciwko temu. My jako Związek Nauczycielstwa Polskiego nie chcemy takich zmian, chcemy dobrych zmian, nie chcemy zwolnień w naszym zawodzie, a także wśród pracowników wokół oświaty. I dlatego będziemy w piątek 31 strajkować. Zapraszamy wszystkich, którzy myślą tak jak my, chcą dobrej edukacji i chcą dobrej przyszłości dla swoich dzieci. Dziękuję bardzo.